Heja, z tej strony Element, to jest ponownie Five Nights at Candy's 3. Pociskamy dalej. No z piąta, może być dużym bólem w dupie, miejmy nadzieję, że może nie będzie aż tak dużym. Origami Cat, co masz nam do powiedzenia dzisiaj? No więc, dzisiaj jest finalna noc, zanim znowu go zobaczysz. Go? Kogo? Minął cały tydzień, ale jutro on prawdopodobnie będzie musiał... Będzie miał rozwiązanie na te okropne koszmary. Tylko jeszcze jedna noc. Wow. Zdjęcie mnie i rodziny. Stare zdjęcie mnie. Więc nic nowego chyba tutaj nie ma. Pociskamy do tego Deepscape. I znajdźmy kasetę jeszcze. Mam minutę 30. Jest po prawej jakieś o małe. Trickery is at its strongest here. Beware of both shadows and deception. Deception. Wiem, co mniej więcej oznacza to słowo po angielsku, ale nie mogę znaleźć polskiego odpowiednika. Ewentualnie mogę się mylić, co też jest bardzo prawdopodobne. Zastanawiam się, co to o robi po prawej. Jest dość istotne. Pobiegłem tędy, bo drzewa mi wskazały drogę mniej więcej i mam wrażenie, że może tutaj coś być. Oh shit. Nie mogę go wyminąć, prawda? Muszę przejść dużo dalej. Ej, tam coś chyba jest, a może pójdę w tę stronę? Ja nie wiem, tu są poukrywane rzeczy, to... Trzeba szukać, ale oczywiście i tak wszyscy na mnie krzyczą: Level, pominąłeś to i tamto, jakim prawem mogłeś nie wiedzieć o rzeczy, która jest ukryta za 40 ścianami, jak pójdziesz w prawo, w lewo, prosto, na krzyż w ogóle, 30 minut i w ogóle... Jak mogłeś tego nie wiedzieć? No przecież to jest takie oczywiste. Przeczytałem na Reddicie, widziałem filmy u innych youtuberów i to jest przecież proste. Jak wiesz, to jest chyba proste. Próbujesz sam rozwiązać zagadkę. Not so easy, ej? Tu właściwie jest teraz mało czasu, z tego co widzę. I chyba tutaj na ten bok nic nie mamy. A jednak! Serio! To było tak ukryte! Mamy kasetę, tyle. Nie rozglądam się na razie dalej, nie potrzebuję. Z Origami Cat nie musimy rozmawiać, ponieważ on znowu powie nam zazwyczaj to samo co przedtem. Teraz czas na noc piątą, czyli ostatnia noc zanim on przyjdzie, więc będzie coś jeszcze. I prawdopodobnie gdzieś mogłem się na Reddicie natknąć na to, co to może być, ale nie mam pewności. Więc, no wiecie, no czytałem trochę, spoilery spoilerami, próbowałem unikać, ale i tak nie wiem, co tu się dzieje, więc... Więc nie ogarniam, czy będzie jakaś nowa postać właściwie. Znaczy mam pewien pomysł tego, co to może być. Uciekaj. Okej, od razu włączmy kasetę. O skubańcu, dobra. Teraz będzie ciekawie, bo oni właściwie dużo szybciej przychodzą. Musimy to przetrzymać. I podobno szósta noc jest bólem w dupie, z tego co słyszałem. Niektórzy mówili, że jest niemożliwa do przejścia wręcz. Ale pewnie ludzie ją przeszli, no. Zawsze jest tak, niemożliwe do przejścia. 4.20, bo niemożliwe do przejścia przeszli. Przeszli ludzie, teraz przechodzą wszyscy praktycznie. 10.20 we FNAF-ie dwójce, niemożliwe. A jednak... Aggressive Nightmare Mode chyba było najbardziej niemożliwym. Tak szczerze mówiąc. No i oczywiście nie chcę wspominać o 10.20 we FNAF-ie Sister Location przed update'ami. Cholera! Cześć, czurku. Chciałem do kasety zajrzeć, ale no niestety. Not this time. Zerknijmy pod łóżko. Okej. Kot jest, ale kotem się zajmiemy za chwilę. Kotem się zajmiemy za chwilę, proszę. Wytrzymaj, kocie proszę, wytrzymaj. Wytrzymał. Dobrze, dziękuję. Grzeczny kici. Świetnie.
Dobra. Jest okej. Wszystko jest stabilnie. O nie, 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 proszę, nie, don't. Nie wychodź. Puściliśmy kasetę, jest okej. Kotek tutaj oddychał. Dobrze. Radzimy sobie. Nie popełniać głupich błędów i wszystko będzie cacy. To jest czasami tak, że coś biegnie i jak patrzę na te drzwi, to on się w nich nie pojawi, dopóki nie zdejmę z nich latarki, więc muszę się czasami cofnąć i sprawdzić to dwa razy. Mówicie tak, stoję tutaj, słyszę bieganie, więc od razu lecę dookoła pokoju, mówię, musi być tu albo tu. A właśnie nie do końca, jeżeli ja czasami odsunę latarkę, to on może być z powrotem w tym miejscu. Okej. Perfekt. Cholera, no i wbił mi do pokoju. Okej, znowu. Cześć, czurze. Przynajmniej kaseta już minęła, nie będzie się zacinać. Okej, jest z tej strony. Szybciutko tutaj. Już jest? Witaj! Latarka na ryj, oby koteczka nie było. Chyba go nie ma, bo nie słyszę dźwięku. Teraz jest. Dopiero się pojawił. Okej, świetnie. Przewijamy kasetę i możemy dalej patrolować teren. Świetnie! Idzie dobrze. Tylko żeby nie było zaraz. O, idzie mi za dobrze, czuję się zapewnie. Gdzie gnoju, kiedy? Okej. Słyszę kotka, słyszę kotka, słyszę kotka, słyszę kotka. Proszę kotek, daj spokój. Teraz nie możesz mnie zaatakować, teoretycznie i praktycznie, ponieważ cały czas byłem zajęty szczurem. Ta gra powinna mieć jakieś blokady w tym momencie, bo nie mogę się nawet ruszyć, żeby się obronić. Więc zawsze priorytetem jest najpierw szczur. Uciekaj. It's a good. Nie ma syrenosków nigdzie. Nie wychodź. Właśnie to jest to, o czym mówiłem. Przewijamy taśmę. Okej. Good. Czyli jest gdzieś z tej strony albo po środku. Dobra. Okej, dobrze. Jest dobrze. Jest good. Przez chwilę miałem taką niepewność, bo... O gnoju, no co? Kotek, 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 koteczek, koteczek. Stary? Cofaj się. Dobra. Chyba opanowane. Nie jest źle. Tylko teraz, co będzie nową rzeczą w kolejnej nocy? Kotek? Kotka można usłyszeć, jak on tam delikatnie oddycha, więc trzeba mieć grę głośno dość. Czwarta AM. Idzie mi lepiej, niż bym się spodziewał. Nie wychodź. Siedź tam. Okej. Okej.
Bałem się, że był w lewych drzwiach i nie zdążę. I wyjdzie po mnie. Jak wychodzi, jest największe zagrożenie, bo wtedy właściwie... Wtedy właściwie skupiam całą uwagę na szczurze, kiedy on włazi pod łóżko i tak dalej. On się zrobił agresywny przy 5 AM, okej. Oh shit. Zrobił się strasznie agresywny. I kotek! Okej, wygonić kotka. Zajrzeć pod łóżko. Jest good! Jest good! Teraz. Mam cię! Señorita! Okej, sprawdzić czy kotka nie ma najpierw. To jest priorytare. Priorytare, co? Ke? Cofnijmy taśmę i spróbujmy jeszcze ją odpalić, żeby to minęło troszeczkę szybciej. Powinno być wszystko cacy. Jeżeli się nigdzie nie potkniemy, będzie good. No problemande. Op. Cholera. Wyszedł, najgorzej. Myślałem, że na mnie wyskoczy, że się ta gra przyciła na sekundę. Jest. Ej, easy! Znaczy no nie easy, ale skupiłem się i dobrze poszło, tak? Okej, obgadajmy ze wszystkimi co możemy. O co chodzi? Halo? Ignorują mnie, bo jestem małą dziewczynką, oczywiście, standard. Mogłem iść tamtędy. Myślę, że tu można się jakoś dostać do tych pomieszczeń, w tych minigrach. Ile ludu. Dzisiaj jest dzień z przedstawieniem niespodzianką. Czy jesteś podekscytowana, żeby to zobaczyć? Well. Łazienki! One nie są bez powodu tutaj. W tych minigrach musi być coś więcej. Okej. Hej, hej, hej! Uspokójcie się, dzieciaki! Hej, mam pomysł! Chodźcie się wszyscy pobawimy w chowanego! Stanę tutaj i policzę do 100, podczas kiedy wy wszyscy pójdziecie się chować. Gotowi? Do startu? Start! Jakbym tak stał obok niego cały czas. Backstage, no tam się nie schowam. Gdzie mogę się dobrze schować? Nie wiem. Próbowałem pod stolikami. Tam mnie tylko wpuszcza. Próbowałem... Okej! Okej! Telefon. It's Vinny. To jest ta kukiełka dziwna, co ma na początku gry. Więc właśnie tego się spodziewałem, że... Czy to będzie w 5 nocy? Widziałem, jak tu wchodzisz, dzieciaku. Znajdę cię! Co ty sobie myślisz? Nie możesz pokazywać się tutaj w tym stanie. Spokojnie, miałem tylko kilka... Masz jakiekolwiek pojęcie, co mogłoby się stać? Jeżeli którykolwiek z rodziców... zauważyłby jednego z aktorów... pijanych? Pomyśl o naszych karierach i o dzieciach. Co z dziećmi? Oni mnie uwielbiają! Jestem najpopularniejszą postacią w tym zasranym show! Nie bądź zazdrosny! Mam talent, a ty nie! Nie masz pojęcia, o czym mówisz. Zdejmuj ten kostium, idziesz do domu. Nie, wracam tam i będę... sprawię, że to show dalej będzie żyć. Wcale nie, zdejmuj, teraz.
Daj spokój! Puść mnie. Nie do końca jestem, co się stało. Sprężone zatrzaski znowu, czy... Hej. Czy wszystko w porządku? Stary, wstawaj, to nie jest śmieszne. O nie. Nie. Co się stało? Zamknij drzwi. Nie chciałem, to był wypadek. Przysięgam, on... Musimy zadzwonić na pogotowie i policję. Musimy powiedzieć im, co się stało. Nie, czekaj. On zawsze był trochę niestabilny, ciągle pił. Znaleźliśmy go tak, okej? To musimy im powiedzieć. Znaleźliśmy go martwego w tym pomieszczeniu. Słuchaj. To był wypadek. Pomyłka. Musimy powiedzieć im naprawdę, co się stało. Ale ja nie mogę. Jego też zabiję. Kota też zabiję, bo chcę go wydać. Co ty robisz? Wiadomo, o co chodzi, nie może oddychać. To za skurwysyn wredny. Ale ta gra ma bardzo fajne graficzne ten. Wygląda jak gra z Game Boya tak typowo. Mega mi się podoba prawa graficzna tutaj. Halo, policja? Musi dzisiaj pospieszyć. Moi współpracownicy, oni nie żyją, obydwoje. Usłyszałem coś i brzmiało jak... Rastu, nie jestem pewien. Przyszedłem do pokoju i znalazłem ich obydwu martwych. Nie rozumiecie, mamy teatr. I zaraz się zaczyna show i... Rat i Cat. Wiecie, gdzie jest teatr? Dobrze. Tak, zrobię to, oczywiście. Powiem wszystkim, że show dzisiaj jest odwołane. Nie, nikt tutaj nie przyjdzie. Dziękuję. Teraz co się stanie? Czy jesteś pewna tego, co się zdarzyło? Spokojnie, Mary. Teraz pamiętasz. I to dobrze. Teraz jak sobie przypomniałaś, czy dalej myślisz, że to twoja wina? Nie byłaś powodem, dla którego zrobił to, co zrobił. Zrobił te rzeczy ze swoich własnych powodów. Pomogę ci, nie jesteś sama. Nie musisz się już bać. Nie musisz się ich bać i... jego tym bardziej. Czy byłabyś w stanie opisać mi pokój? Może mogłabyś go dla mnie narysować? The truth ending. Okej, okay, Mary czuje się coraz lepiej. Okej, okay, czyli u lekarza była. Czyli u psychiatry, psychologa, cokolwiek. Jest dokładnie tak, jak myślałem. Mary doświadczyła czegoś tego samego dnia, w którym był incydent. Stąd wzięły się jej koszmary. Jej nieświadomy umysł zablokował te wspomnienia, zostawiając tylko strach. Tylko nigdy nie wyobrażałem sobie, że to mogłoby być tak niepokojące doświadczenie. Mary doświadczyła wypadku z wnętrza szafki w tym samym pokoju. Pamięta to wszystko teraz. Jest nawet w stanie opisać rozmieszczenie przedmiotów w pokoju z konkretnymi detalami. Poleciłem Mary, że powinna wydywać się ze mną raz na tydzień, dopóki nie wyjdzie w pełni ze swojej traumy. Mrs. Sherwood, could you please schedule a meeting? Aha, czy może pani
Pani Sherwood, czy mogłaby pani, że tak powiem, zaaranżować spotkanie z władzami najszybciej jak to możliwe? Muszę porozmawiać z kimkolwiek, kto miał w rękach tę sprawę. Muszę usłyszeć postulaty Mary. Powiedzcie im, że jest świadkiem i żeby rozważyli otwarcie sprawy ponownie. Wow, ej, ale podoba mi się, jak bardzo czysto, że tak powiem, została ta fabuła tutaj pokazana, że no, na początku to było wszystko zagmatwane, takie tak dalej, ale po nocy piątej i masz pokazaną całą historię z konkretnymi tekstami, rozumiesz wszystko, to było opowiedziane tak. Wiecie, FNAF-y zawsze słynęły z tego, że miały historię jakoś tam poukrywaną, jakoś, wiecie, zakryptowaną, tak dalej, kilka jakichś małych tekstów, które nie łączyły się w konkretne zdania i trzeba było się domyślać dużo. FNAF Sister Location wyróżniał się tym, że miał fabułę bardziej liniową i bardziej pokazaną, ale wciąż ta fabuła jest pokazana dużo czyściej niż jakakolwiek z jakichkolwiek FNAF-ów. I to mi się podoba, bo tajemnica była, jest do tej pory, bo coś jeszcze mamy do odkrycia, ale coś wiemy na pewno, po prostu po piątej nocy, po ostatniej, która powinna być domyślnie, no bo Five Nights at Candy's, znamy historię tego, co się zdarzyło. Jeżeli chcemy więcej szczegółów, możemy grać dalej i je dostaniemy wprost. Jeżeli nie, nasz wybór. Ale główną fabułę znamy normalnie, tak jak powinniśmy. I to jest bardzo dobre. Mamy teraz Final Night i Extras. Extra, co to jest? Mi się włącza noc teraz jakaś? Czy to jest kolejny menu? Aha, to jest kolejny menu, myślałem, że noc mi się włącza. Więc tu mamy coś do odblokowania chyba jeszcze, z tego co widzę. Potwory, Monster Red, ale on jest u mnie. Ten ogon w ogóle wygląda faktycznie jak taki szczurzy ogon. Miałem kiedyś szczura. Nice. Monster Cat. Ma taki postrzępiony ten ogon. Monster Cat jest dziwny, taki dziwaczny. Rat wyszedł lepiej chyba, chociaż z twarzy lepiej wyszedł kot moim zdaniem. Bardziej mówię o całej budowie ciała, że lepiej moim zdaniem pod tym względem wyszedł szczur. Ale i tak, nie wiem, designy tych animatronów są cudne. Arcade. O, to są te minigry. Okej, więc wiem, że w minigrach jest coś dodatkowego. Nie jestem pewien co, ale wiem, że tam jest coś więcej, co można podkrywać. Dlatego się tym zajmiemy w którymś odcinku, ale najpierw The Final Night. Tworzenie Monster Szczura. W Blenderze wszystko robił, wow. Doceniam, Blender jest mega ciężkim programem, jak na moje. A, on ma opisy do tego, ale świetnie. Co do uszu? Aha, bo to zaraz, bo to po kolei jest. Jeżeli chcecie, możecie sobie zatrzymać i poczytać, ja to sobie poczytam same w własnym czasie później. Poklikam wam wszystko, żebyście mogli zobaczyć. Ale fajnie jest zobaczyć właśnie ten proces deweloperski, fajnie, że... Aha, czyli używał oryginalnego modelu szczura jako referencji do tego swojego potwornego szczura, nowego. Tego z poprzednich gier, tak? Wyglądał troszeczkę mniej jak typowy animatron z FNAF-a, no i to dobrze. Bo jest to coś nowego. Troszeczkę, w jakiś sposób. Te uszy są takie... Nie są właśnie już takie na prętach jakichś takich typowych, tylko są takie bardziej... organiczne. I to jest chyba trochę creepy. W sumie nie wiem, czy mi się chce przez to wszystko przeklikiwać. No, po prostu zobaczmy. Ale tak jak mówię, Blender. Jeez. Mega. Dobra, więc to tyle na ten odcinek. Jak na moje. Taka gra, naprawdę, Emil się postarał, jest cudna. Teraz czas na The Final Night i tam zmierzymy się z kimś innym prawdopodobnie niż Kat i Rat. Będzie prawdopodobnie ten puppeteer, z tego co mi się zdaje. Widziałem jakąś tam kukiełkę, która leżała na stole i druga to była jakiś ktoś przebrany za kukiełkę, ten facet. Facet, który ich zamordował i myślę, że z koszmarem tej kukiełki będziemy walczyć w następnej nocy, ale musimy się przekonać sami. Także to tyle na ten odcinek. Dzięki za obejrzenie. Tak jak zawsze, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych. Na razie.